Subskrybując kanał, doceniasz moją pracę. W 1467 roku na świat przychodzi ósme dziecko Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Chłopiec, któremu nadano imię Zygmunt, był piątym z kolei synem królewskiej pary. Królewicz młodość, tak jak jego bracia, spędził pod opieką Jana Długosza, który jednak nie był jedynym, który kształcił młodych Jagiellonów. Zygmunt po zakończeniu edukacji podróżował z ojcem po Polsce i Litwie. Gdy po śmierci króla Kazimierza IV rządy w koronie obejmuje Jan Olbracht, wielkim księciem litewskim zostaje kolejny z braci, Aleksander. Sprawiało to, że Zygmunt pozostawał bez żadnej przydzielonej domeny, co równało się brakowi dochodów pozwalających na stworzenie własnego dworu. Prawdopodobnie z tych powodów energicznie wspierał Jana Olbrachta w przygotowaniach do wyprawy na Mołdawię, która ostatecznie zakończyła się porażką w Lasach Bukowińskich. Brak możliwości otrzymania ziem od króla polskiego skłoniła młodego Jagiellona do szukania pomocy u najstarszego z braci, Władysława II, króla Czech i Węgier. Zygmunt wyruszył do Budy, gdzie żył na koszt Władysława, jednakże nie był rozrzutny, gdyż drobiazgowo kontrolował swoje wydatki. W stolicy Węgier Zygmunt poznał niejaką Katarzynę Telniczankę, z którą z racji jej pochodzenia nie zawarł związku małżeńskiego, ale posiadał z nią trójkę dzieci. Wreszcie w 1499 roku otrzymał upragnione uposażenie. Jan Olbracht dzięki naciskom Władysława zrzekł się księstwa głogowskiego na rzecz Zygmunta. Jednak rządy polskiego monarchy sprawiły, że Dolny Śląsk targany był konfliktami, przez co królewicz odwlekał przyjazd do Głogowa. Dzięki staraniom Władysława Zygmunt w 1501 roku otrzymał również księstwo opawskie. W tym samym roku dotknięty syfilisem zmarł król polski Jan Olbracht, co sprawiało, że Zygmunt stawał się poważnym kandydatem do tronu. Początkowo nawet uzyskał wstawiennictwo Władysława, jednak ten po jakimś czasie wycofał swe poparcie i sam ogłosił chęć objęcia polskiej korony. Jednak dla możnych biorących udział w elekcji najstarszy z Jagiellonów nie był kandydatem branym pod uwagę, a królem obrano wielkiego księcia litewskiego Aleksandra. Książę toczył w tym czasie wojnę z Moskwą i koniecznie potrzebował wsparcia korony. Z tego też powodu dla możnych jawił się jako monarcha łatwiejszy do kontrolowania. Powstała tak zwana Unia Mielnicka łącząca oba państwa w jeden podmiot, ale ostatecznie nie przetrwa ona próby czasu. Zygmunt pozostawał więc jedynie księciem głogowsko-opawskim. Aleksander nie zamierzał ofiarować mu żadnego nadania na Litwie czy w koronie, za to zapewnił mu dochód z dzierżaw królewskich. Młodszy z Jagiellonów skupił się na uporządkowaniu spraw w swoim księstwie. W tych czasach zmorą były bandy rabusiów łupiących ludzi na traktach. By przywrócić zatracony porządek, Zygmunt utworzył oddział jazdy wyłapujący owych rozbójników, a dla przykładu schwytanych przed śmiercią poddawano torturom. Mimo tego nie udało się w pełni wyplenić tego procederu, za to dużym sukcesem zakończyła się reforma monetarna korzystnie wpływająca na gospodarkę Śląska. W 1504 roku Władysław II mianował swego młodszego brata namiestnikiem Dolnych Łużyc. Zygmunt rządził tam przez starostę, przez co w Łużycach targanych sporami i rozbojami nie uświadczono wzrostu bezpieczeństwa czy poprawy gospodarczej. Książę Głogowsko-Opawski przyczynił się za to do zawarcia ugody między Władysławem II a zbuntowaną szlachtą węgierską. Zygmunt dużo podróżował, prowadząc rozmowy z wpływowymi osobami, szykując w ten sposób grunt pod przyszłą elekcję. Jego dwaj bracia, kardynał Fryderyk i król polski Aleksander, mieli poważne problemy natury zdrowotnej. W odróżnieniu od wielu możnych, Zygmunt był wierny swoim kobietom i stronił od alkoholu, dzięki czemu cieszył się dobrym zdrowiem. Z opisów można wyczytać, że był wysokim i silnym mężczyzną. Fryderyk Jagiellończyk w wieku 36 lat zmarł na syfilis w 1504 roku, a z tego samego powodu Aleksander doznał wylewu krwi do mózgu i jego lewa strona ciała została sparaliżowana. Pogarszający się stan monarchy sprawił, że wielu możnych popierało ideę przekazania władzy Zygmuntowi. Wyruszył więc z Głogowa na Litwę, a umierający Aleksander zrzekł się tytułu wielkiego księcia litewskiego na rzecz młodszego brata. Przekazanie władzy wielkoksiążęcej odbyło się w czasie najazdu tatarskiego. Na wieść o zbliżającym się zagrożeniu król opuścił Wilno i dał Wici na pospolite ruszenie, a dowództwo przekazał hetmanowi litewskiemu Stanisławowi Kiszce i marszałkowi nadwornemu Michałowi Glińskiemu. Gliński miał korzenie tatarskie i w owym czasie był ważną personą na dworze Aleksandra.
Orda rozłożyła kosz pod Kleckiem i łupiła ziemie litewskie. Armia, jaką zebrał hetman, liczyła około 7 tysięcy żołnierzy, z czego 6 tysięcy stanowiło pospolite ruszenie. Na resztę składał się oddział najemnych raców, nadworna chorągiew polska i dwie armatki. Gdy poznano położenie wroga, ruszono komunikiem w jego kierunku. Tutaj faktyczną komendę przejął Gliński. Forsownym marszem zamierzano zaskoczyć Tatarów, dlatego też w 24 godziny przebyto odległość 80 km. Po drodze starto się jednak z oddziałami chańskimi, stąd gdy osiągnięto Kleck, ujrzano naszykowaną do walki wrogą armię. Tatarzy nie zamierzali uciekać, gdyż zebrano pokaźny jasyr i liczne łupy. Dodatkowo nie wszystkie czambuły powróciły do punktu zbornego. Stąd też trudno oszacować siły ordyńców. Zapewne były mniej liczne niż Litwinów i wahały się między 3 a 5 tysiącami wojowników. Tatarzy wybrali do walki miejsce o silnych walorach obronnych. Teren położony na podmokłym wzniesieniu był osłaniany na kilku odcinkach. Na północy znajdował się Kleck, a na wschodzie i zachodzie dostęp utrudniały rzeki i Parowy. Ordyńcy stłoczeni na wąskim odcinku pozbawili się swej głównej zalety – mobilności w walce. Po zniszczeniu przepraw na rzekach oczekiwali Litwinów. Gdy ci nadciągnęli, to właśnie przy Brodach rozpoczęły się pierwsze starcia. W czasie tych potyczek pachołkowie osłaniani ogniem z dział i rusznic mościli dwie przeprawy przez bagnistą rzeczkę. Praca ta trwała około 3 godzin, podczas których Tatarzy obsypywali strzałami naszykowane oddziały litewskie. Gdy przeprawy były już gotowe, pierwsza ku nim ruszyła ciężka jazda, która być może była wspierana lekką kawalerią, która mogła pokonać rzekę wpław. W odwodzie stał liczny hufiec Polski, ale ostatecznie nie brał udziału w walkach. Prawa kolumna natarła znacznie szybciej niż lewa, dlatego też Tatarzy przesunęli tam większość swych sił. Pozwoliło im to zyskać przewagę liczebną i zablokować Litwinów, na których wkrótce ruszono ze wzniesienia. Ciężka kawaleria rozpaczliwie broniła się przeciwko przeważającym lekkim jeźdźcom. Gliński zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji, dlatego też stając na czele drugiego oddziału ruszył na wroga przez kolejny brud. Nieliczne siły tatarskie zostały przepędzone, co pozwoliło marszałkowi uderzyć z boku na walczące wojska przy pierwszej przeprawie. Żołnierze chańscy nie zdołali w porę zareagować, dlatego też uderzenie Glińskiego rozdzieliło ich siły na dwie części. Dzięki temu prawa kolumna ponownie uzyskała swobodę działania, a zmieszani ordyńcy rzucili się do ucieczki. Pędzono na wschód do przeprawy przez rzekę Ceprę, a duża część z nich zdołała przedostać się na drugi brzeg. Jednakże pędząca za nimi lekka jazda litewska zablokowała brud dla reszty uciekających. Niektórzy próbowali więc przeprawy wpław, ale potonęli w rzece. Wojsko litewskie dopadło do pozostałych ocalałych, kładąc ich trupem czy biorąc w niewolę. Gdy pozbyto się wroga, przejęto jego wszystkie zagrabione łupy oraz uwolniono cały jasyr. Niemniej nie opuszczono jeszcze Klecka. Gliński nakazał uszykowanie zasadzki i już 3 dni po bitwie zaskoczono ostatnie, niczego nie spodziewające się wracające czambuły. Brak danych o stratach obu walczących stron. Jednak mimo tego, że sporo Tatarów zdołało uciec, to i tak na pobojowisku zostawili znaczną ilość żołnierzy, a i podczas pościgu również nikt nie okazywał litości. Ci, którzy przeżyli, czym prędzej ruszyli na Krym, a bitwa ta wpłynie na postawę Hana w następnych tygodniach. Niebawem po odniesionym zwycięstwie zmarł król Polski Aleksander Jagiellończyk. Zygmunt w otoczeniu ważnych litewskich rodów wkroczył do Wilna, a 20 października obrano go wielkim księciem litewskim. Nim Jagiellon wyruszył z powrotem do Polski, musiał stawić czoła różnym frakcjom możnych ścierających się na Litwie. Najgroźniejszym przeciwnikiem wydawał się jeszcze do niedawna wszechwładny Michał Gliński, jednak Zygmunt zdoła na chwilę zneutralizować zagrożenie płynące z jego strony. Jednocześnie prowadził silną agitację, by osiąść na tronie krakowskim. W samej koronie już wcześniej wykształtowało się stronnictwo prozygmuntowskie, jednak było wielu, których należało przekonać do swej osoby. Obietnica nadań królewskich była jedną z metod, by zyskać głosy w nadchodzącej elekcji. Również król węgierski Władysław II popierał kandydaturę swojego brata. Niejasne pozostają też powody ataku hospodara mołdawskiego na pokucie i można spotkać się z tezą, że zagrożenie to miało wymusić szybki wybór Jagiellona. 8 grudnia 1506 roku w Piotrkowie jednogłośnie obrano Zygmunta królem Polski.
Nowy monarcha pod koniec stycznia 1507 roku dotarł do Krakowa, gdzie został koronowany, a na Sejmie Marcowym potwierdził przywileje i prawa Królestwa Polskiego. 40-letni Zygmunt rozpoczynał swe panowanie. Już w marcu wyprawiono do Moskwy wielkie poselstwo, ale nie nawiązano żadnego porozumienia. Za to zwycięstwo pod Kleckiem sprawiło, że do Wilna przybył wysłannik Hana deklarujący wielką przyjaźń i chęć zawarcia przymierza. Król Zygmunt zgodził się na taki sojusz. Mengli I Giray wciąż uważał ziemię ruskie jako spuściznę po Złotej Ordzie, dlatego też nakazał Wasylowi III zwrot ziem zagarniętych Litwie w 1503 roku. Wielki Książę Moskiewski w kontrze zawarł przymierze z Hanatem Kazańskim i wtargnął na ziemię połocką i smoleńską, docierając aż pod Berezynę. Jednak wyprawa ta miała charakter rabunkowy, więc gdy tylko król rozpoczął gromadzić siły zbrojne, Moskale wrócili na swe tereny. W odpowiedzi armia litewska wpadła w granice Wielkiego Księstwa, również rozpoczynając grabież. Po rozpuszczeniu wojska Moskale ponownie zaatakowali ziemie litewskie, jednak wieść o nadciągającej odsieczy sprawiła, że niebawem powrócili w swoje strony. Skarb polsko-litewski nie pozwalał na prowadzenie długotrwałych działań zbrojnych. Dlatego też Zygmunt skupił się na sprawach wewnętrznych. Król umiał dobierać odpowiednich doradców, a jednym z nich był bankier Jan Bonner, który powoli, acz sukcesywnie zaczął powiększać skarb państwa. W 1508 roku przypomniał o sobie zwycięzca spod Klecka. Teraz odstawiony na dalszy plan, jednak nadal potężny możny Michał Gliński. Ten nie mógł pogodzić się z utratą swojej pozycji i brakiem zaufania nowego monarchy. Dodatkowo miał zatarg z marszałkiem Zabrzezińskim, który jawnie oskarżał go o próbę przejęcia władzy na Litwie. Gliński chciał oczyścić się z zarzutów, ale król nie dawał mu takiej sposobności. Dlatego też rozgoryczony możny kazał zabić Zabrzezińskiego i dysponując ponad 2000 oddziałem rozpoczął mord nieprzychylnej mu szlachty. Po tym czynie, wciąż przebywając na Litwie, przeszedł na służbę moskiewską. To wydarzenie sprawiło, że Wasyl III ponownie rozpoczął działania zbrojne. Jego siły szacowano na 50 tysięcy ludzi, jednak liczby te były zapewne zawyżone. Król Zygmunt, podążający z armią na odsiecz, wsparł 10-tysięczne siły litewskie 16-tysięcznym wojskiem koronnym. W okolicy Orszy nad Dnieprem doszło do spotkania obu stron. Hetman Firlej zdołał obejść pozycje moskiewskie i zdobył przewagę na przeprawie, jednak zapadający zmrok sprawił, że król dał rozkaz do odwrotu. Moskale mimo przewagi liczebnej zdawali sobie sprawę, że mogą nie podołać w walce z polskim rycerstwem. Dlatego też mimo sprzeciwu zdrajcy Glińskiego zarządzili nocny odwrót. Nie ruszono za nimi w pościg, a podążano w bezpiecznej odległości. Król założył obóz pod Smoleńskiem, po czym planowano iść na Siewierszczyznę i samą Moskwę. Jednakże zatarg dwóch wpływowych dowódców, niestety kronikarze nie podają ich imion, sprawił, że ograniczono działania zbrojne. Dodatkowo wrogie wojska świetnie radziły sobie w działaniach defensywnych. Toczono jeszcze potyczki po obu granicach państw, jednak żadna ze stron nie zdobyła znaczącej przewagi. Mimo tego Wasyl III obawiał się polskich oddziałów, dlatego też zgodził się na podpisanie wieczystego pokoju, w ramach którego Litwa odzyskiwała okręg lubecki i kilka miejscowości w pobliżu Smoleńska. Pozostawała jeszcze sprawa Glińskiego, który ze swymi oddziałami okupował Mozyrz. Gliński prawdopodobnie dążył do oderwania Kijowszczyzny, a mając korzenie tatarskie, posłał do swych pobratymców prośbę o pomoc zbrojną. Mengli Giray nie był głuchy na te wołania. Latem 1509 roku ordyńcy przeprowadzili dwa najazdy, wszak zostały one odparte i nie zdołały połączyć się ze zdrajcą. Gdy do Mozyrza zbliżał się hetman litewski Ostrogski, Gliński uszedł do Moskwy. Nie było dane królowi zająć się sprawą Prus, które pomimo wezwań nie złożyły hołdu lennego, gdyż na horyzoncie pojawił się już kolejny konflikt. Gospodarz mołdawski Bogdan upomniał się o rękę siostry Zygmunta, Elżbiety Jagiellonki. Nieżyjący już król Aleksander obiecał wydać Elżbietę Bogdanowi, ale ta, jak mówiła, nie chciała wiązać się ze szkaradnym jednookim chłopem, a Zygmunt uszanował jej decyzję. Dlatego też gospodarz z końcem czerwca 1509 roku najechał ziemię koronne. Początkowo stanął pod Kamieńcem Podolskim, ale nie był w stanie zdobyć potężnej twierdzy. Również i Halicz okazał się przeszkodą nie do przejścia. Ruszył więc pod Lwów, ale gdy zaczęły gromadzić się polskie oddziały, powrócił do Mołdawii.
Król Zygmunt nie zamierzał jednak odpuszczać i sam zmożony chorobą przekazał dowództwo Kamienieckiemu. Ten dotarł aż do Suczawy, grabiąc, paląc i mordując na trasie swego przemarszu. Mieli przodować w tym najemnicy, gdyż swego czasu ojciec Bogdana nakazał ściąć 50 schwytanych polskich zaciężnych. W odwecie hetman uśmiercił w ten sam sposób 50 mołdawskich żołnierzy. Ukrywająca się armia hospodara zaatakowała Polaków podczas odwrotu, ale Kamieniecki nie utracił zimnej głowy i rozbił siły Bogdana. W styczniu 1510 roku podpisano pokój, ale poza odzyskaniem zagrabionych dóbr i zakończenia tematu małżeństwa Elżbiety nie odniesiono żadnych korzyści. Zygmunt uległ swojemu bratu Władysławowi i Mołdawię uznano lennem węgierskim. Wojny chwilowo ustały, przez co król mógł skupić się na polityce zagranicznej i wewnętrznych sprawach kraju. Wspierając mnie na Patronite, przyczyniasz się do powstawania kolejnych materiałów.